witam Państwa. Ja się nazywam Włodzimierz Nowak. Po mojej lewej stronie pan prezydent Ryszard Grobelny, pan Wojciech Kręglewski, przewodniczący radnych PO, klubu radnych PO i szef Komisji Polityki Przestrzennej. A po prawej stronie przedstawiciele Rozbratu, Jarosław Urbański, szef Inicjatywy Pracowniczej i Krzysztof Król, aktywista Rozbratu. Zacznę może od pana prezydenta. Rozbrat zostaje? Jakoś muszę na to pytanie odpowiedzieć, ale nie zupełnie jestem osobą, do której powinno to być adresowane. Prezydent nie podejmuje decyzji o tym, czy coś zostaje w określonym miejscu. To tak naprawdę zależy od właścicieli tych miejsc, od tych, którzy tam użytkują te miejsca, a nie od prezydenta. W współczesnym państwie nie jest tak, że prezydent decyduje, tu jest to, a tu jest tamto, a ten będzie teraz tu, a ten będzie teraz tu. Tak państwo polskie nie funkcjonuje. Więc to nie jest decyzja, która jest w rękach czyichkolwiek indywidualnych. Władze miasta Poznania, władza publiczna nie może podejmować decyzji, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami Konstytucji Rzeczpospolitej. Nie może akceptować faktu, który płynie z ideologii anarchizmu. Bo co to jest squat? Squat to jest nielegalne zajęcie pustostanu i to jest jakby sposób manifestacji braku szacunku dla porządku prawnego, który obowiązuje w państwach demokratycznych, właśnie pokazywany w taki sposób przez anarchistów. Gdyby anarchiści respektowali porządek prawny w Polsce, akceptowali wszystkie zapisy Konstytucji i chcieli realizować to, o czym mówią, że jest kulturą alternatywną, to wtedy jest miejsce do dyskusji. Ale warunek podstawowy, najpierw trzeba zacząć respektować prawo, które w Polsce obowiązuje. Ja wiem doskonale, że anarchiści nie akceptują prawa ustanowionego nie tylko w Polsce, ale również w innych demokratycznych państwach europejskich, dlatego że squat to nie jest wymysł anarchistów poznańskich. Jest to sposób realizowania swojej ideologii we wszystkich możliwych miejscach na świecie. Inaczej, no, miasto nie jest stroną w tym konflikcie, dlatego że jest, terenem jest prywatny właściciel, który powinien dochodzić swoich racji poprzez instytucje, które są powołane do tego, żeby pilnować porządku prawnego w Polsce. Miasto nie dysponuje takimi służbami, w związku z tym nie jest stroną tego konfliktu. Natomiast nasz udział ogranicza się wyłącznie do zapisów planu miejscowego i tutaj no, nie ma możliwości, żeby nawet na skutek działań takich, jak miały miejsce w czasie demonstracji rozbratowców, żebyśmy złamali podstawowe zapisy Konstytucji, czyli prawo własności. Nie dokonamy takich zapisów w planie miejscowym, który uwzględni funkcjonowanie squatu kosztem właściciela tego terenu. Ja tylko chcę jedno, że... Może z tamtego mikrofonu. Znaczy, ja tylko trochę dopowiedzieć. Jedną taką uwagę, że no to jest Konstytucja państwa, no mamy jeszcze taki wynalazek jak samorząd, prawda? Który oczywiście musi respektować Konstytucję. Jasne. Ja tylko chcę jedno powiedzieć, bo w tym pytaniu... Ja rozumiem, że w debacie tak naprawdę także chodzi o to, żeby debata była żywa i żeby stawiać tezy, które no, wymagają jakiejś reakcji. Ja będę się jednak starał trochę łagodzić. Żadnych miasto nie podejmowało działań, które mają na celu wyrzucenie kogokolwiek z nieruchomości. Tak? My nie mamy takiego celu. Czyli gdyby do nas się, nie wiem, ktoś zwrócił, zachęcał do tego i było to w systemie prawnym, to być może takie działania powinniśmy podjąć. Na razie takiej reakcji nie było. My na tym terenie nie podejmujemy żadnych działań, które są skierowane przeciwko komuś. Tak, takich działań nie było, więc w tym sensie także pytanie, czy rozbrat zostaje, jest pytaniem, który podtekst jest trochę taki, tak? Czy miasto chce rozbrat wyrzucić? Nie, my nie... Czy chce rozbratowi pomóc? My nie mamy takich... Teraz powiedzmy, bo pytanie było, czy zostaje, tak? My nie mamy takiego celu w tym działaniu, żeby rozbrat się stamtąd. Czy tam został, czy się wyniósł. Żadnych działań my w tym celu nie podejmowali. Ani żeby został, ani żeby się wyniósł. Nasza odpowiedź jest jasna, oczywiście zostaje. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o pytaniu do miasta, to wydaje mi się, że jednak zasadniczym pytaniem do miasta to jest pytanie takie, czy rozbrat istnieje w ogóle.
ponieważ obecnie według miasta, według części władz miasta rozbrat nie istnieje. Nie zauważa nas miasto, nie zauważają nas miasto, władze Poznania, nie zauważają naszego istnienia od 16 lat, nie zauważają tego, czy to w formie werbalnych wypowiedzi, czy też również w formie zapisów planu dotyczącego Sołacza, czy też nie zauważają nas w kontekście właśnie tych kwestii prawnych. Jeżeli mówimy tutaj o kwestii prawnych, o kwestii kwestionowania prawa własności i o kwestii legalności bądź nielegalności, no to rozbrat, to, że funkcjonujemy na tym, a nie innym miejscu, no to jednak to jest kwestia, która w żaden sposób nie łamie prawa własności. Funkcjonujemy od 16 lat na miejscu, z którego nikt nigdy nie chciał nas wyrzucić. Ani miasto, ani policja, ani właściciel. Więc pytanie, w jaki sposób kwestionujemy prawo własności, jeżeli nikt nie ma do nas jakichkolwiek w związku z tym, z tą kwestią zajmowania nas uwag. Do tego wszelkiego rodzaju kwestie związane z mediami, takimi jak prąd, woda, internet, z których korzystamy my, jak i ludzie, których zapraszamy do naszego miejsca, którzy do nas przychodzą, to wszystko jest rozwiązywane w sposób legalny. Więc kwestia łamania prawa, kwestia nielegalności, kwestia przestępstwa, bo w ten sposób pan Kręglewski określił nasze działania w telewizji WTK dwa dni przed demonstracją, no po prostu się nie sprawdzają, nie istnieją w przypadku rozbrotu. Czyli właściwie mamy do czynienia z taką sytuacją, że lokalne władze w pewien sposób definiują tą sytuację w taki sposób, jak by chciały, żeby ona wyglądała. Może ona by tak mogła wyglądać. Może te pewnego rodzaju tendencje, które opisują samorządowcy, występują, mogłyby występować. Ale w rzeczywistości ta sytuacja w ten sposób nie występuje. Ona jest inną. Czyli z jednej strony mamy w pewnym sensie zdefiniowanie takiego, tej sytuacji w oparciu o błędne założenia, a z drugiej strony już interpretowanie tej sytuacji, czyli właściwie mamy zamiast dialogu społecznego mamy monolog po prostu. Władza coś definiuje, a potem zaprzecza tej sytuacji. No niestety są to błędne definicje. Jeżeli mówimy o kwestii związanej z tym, że miasto nie jest stroną. Formalnie oczywiście można się zawsze z tej sytuacji wycofać, ponieważ formalnie oczywiście miasto nie jest właścicielem tych działek. Lecz w rzeczywistości, jeżeli nas nie byłoby na tym terenie, który zajmujemy, miasto, żeby uporządkować tą sytuację z zaniedbanym terenem, zaniedbanymi budynkami, z budynkami, w których nie wiadomo, co się dzieje, musiałoby wykonać bardzo wiele ruchów. My tą sytuację porządkujemy od 16 lat. Miasto nie musi niczego robić w tym miejscu. Nie musi w żaden sposób porządkować tego miejsca, nie musi w żaden sposób ingerować w to miejsce. My ten problem rozwiązujemy. Ten problem realnie by istniał, jeżeli by nas nie było w tym miejscu. Więc nie mówmy też, że to nie jest kwestia miejsca, bo w rzeczywistości my wykonujemy pracę, którą normalnie miasto by musiało wykonać. Ostatnia kwestia, miasto, stwierdzenie takie, że miasto nie ingeruje w kwestię rozbratu. Bezpośrednio oczywiście nie, natomiast za pomocą planu ingeruje. I ten plan w rzeczywistości powoduje to, że rozbrat zostanie zniszczony. Więc bezpośrednio ingeruję. Ja bym bardzo chciał, żeby nie wrzucać wszystkich wypowiedzi publicznych do jednego worka i nie traktować każdej wypowiedzi, która się gdzieś pojawia, jako oficjalne stanowisko samorządu, czyli władz miejskich. My nie twierdzimy, że rozbratu nie ma. Chociażby fakt, że rozmawiamy w tej chwili, to nie możemy powiedzieć, że ignorujemy. Gdzieś tam w naszych informacjach funkcjonowanie rozbratu też istnieje. My, jak powiedziałem, nie traktujemy, nie lekceważymy tej funkcji, która tam jest, ona istnieje. Dla nas oczywiście, w sensie prawnym, podstawowym podmiotem, z którym się powinniśmy kontaktować, jest właściciel terenu. Jeżeli ten właściciel terenu się tym terenem nie zajmuje, to jest to jego problem. My nie jesteśmy w stanie, nie mamy zamiaru go do tego zmuszać. Z tego punktu widzenia prawnego, to czy rozbrat tam zostanie, czy nie, zależy od decyzji właściciela terenu. Tak, jeżeli on nie próbuje robić eksmisji, nie próbuje, to jest stwierdzenie faktu, to dopóki nie będzie próbował, nie ma
tak powiem, żadnej zmiany. Tu nie możemy powiedzieć, że coś zależy w jakimś sensie od władzy miasta. Oddzielnym problemem jest plan przestrzenny. Myślę, że za chwilę do tego problemu, ten problem jakoś tam powinniśmy poruszyć, przedyskutować i tak dalej. Więc na to też proszę zwracać uwagę. Tak? Miasto nie próbuje powiedzieć, my nie próbujemy oceniać, czy coś jest legalne. Tak, czy byście weszli legalnie, czy nielegalnie, to prywatnie ja mogę mieć jakieś na ten temat zdanie. Ale od strony służbowej to jest problem właściciela terenu. Tak? Dopóki właściciel terenu nie poinformował stosownych służb, że działania są nielegalne, tak? One nie podlegają ochronie z mocy prawa, już na pewno nie ochronie samorządu. To w ogóle nie jest nasza sprawa. Zatrzymajmy się na firmie Darex, tak? Bo to ona jest jakby głównym tutaj, jest jednym z właścicieli tego terenu, który zajmuje rozbrat. I to ona jakby jest głównie tutaj też sprawcą zamieszania, jeżeli chodzi o licytację i tak dalej. Już nie będę tutaj przypominał całej historii. Natomiast zastanówmy się, czym jest firma Darex, kim jest ten właściciel, w obronie którego państwo występujecie. To jest firma wydmuszka, tak? Na którą została powołana przez właściciela, który po prostu okradł inne instytucje czy właścicieli i uciekł za granicę, tak? I ta firma, wydmuszka, tak, okazuje się, że ma większe prawa i w jej imieniu, jako formalnego właściciela, bo to jest spółka z o.o., występuje miasto, ma większe prawa niż na przykład 20 mieszkańców, obywateli miasta, jakby na to nie patrzeć, którzy tam mieszkają, oraz no, dziesiątki, czy może nawet setki osób, które prowadzą tam jakąś działalność społeczno-kulturowo-polityczną. I z tym się trudno jakby pogodzić. To znaczy państwo tutaj, czy pan Kręgowski teraz wystawił tutaj jakby jasną taką tezę mówiącą, wypływającą z konstytucji, że przede wszystkim prawo własności, tak? Ale z tego prawa własności, tylko że czy to jest pierwsze pytanie, czy ono w tym momencie jest sprawiedliwe? To znaczy w tym sensie, czy te mechanizmy działają sprawiedliwie, że firma wydmuszka, tak? Jakieś aferzysty, tak? Z Pruszkowa notabene, ma większe prawa od obywateli tego miasta. To jest jakby jedna kwestia. A druga kwestia, którą tutaj byśmy chcieli też zaakcentować, to oczywiście z konstytucji wypływają różne prawa dla obywateli, nie tylko prawo związane z własnością, ale na przykład też związane do godnego życia pod dachem, tak? Czyli na przykład do zamieszkania. Problem polega na tym, że w Polsce, i to oczywiście nie jest być może panów wina, ale panowie też jakby jesteście realizujecie pewną praktykę ustrojową, która polega na tym, że we wszystkich okolicznościach prawo własności przedstawia się na pierwszym miejscu ponad prawo właśnie do dachu nad głową, ponad prawo do zatrudnienia, ponad prawo do opieki społecznej czy zdrowotnej i tak dalej. My tak to odbieramy. To oczywiście jest debata polityczna i być może byśmy tutaj w nią nie mogli nie zabrnąć, może byśmy żebyśmy nie zabrnęli za daleko. Natomiast prawdą jest, że tutaj formułujemy a propos rozbratu pewnego typu argumenty i chciałbym tutaj postawić właśnie, że to nie jest tak, jak państwo twierdzicie, nie? Że prawo własności jakby załatwia i wyczerpuje po prostu wszystkie argumenty i że powołując się na niego po prostu uwalniamy się od problemu. Ja bym zapytał o ten list, jeśli można, tak? Niewyjaśniony, bo on też pokazuje, no list, że jest centrum tych właśnie relacji miasto-rozbrat. Tak? Prawdą jest, że my żeśmy po wizycie prezydenta Frankiewicza na rozbracie pojawiły się takie doniesienia prasowe, które mówiły o tym, że miasto mogłoby coś nam zaproponować. My też żeśmy tak nie precyzowali naszego stanowiska, żebyśmy chcieli coś koniecznie w zamian nigdy, ale no, jak się takie pojawiły doniesienia prasowe, to postanowiliśmy wystąpić do miasta z zapytaniem, co tak naprawdę miasto ma na myśli. Tak? Przynajmniej profilaktycznie chcielibyśmy to wiedzieć. Pyta miasto. No i faktem jest, że nie doszła do nas żadna odpowiedź. Okazuje się, że taki list został wysłany, cośmy twierdzili, że nie został i to nie było zgodne z prawem, chociaż do nas nie doszedł, ale niemniej. Tym, że ten list, który został wysłany z miasta, on nie był odpowiedzią na nasze pismo, był tylko informacją, że sprawa ta przekracza kompetencje Wydziału Kultury i Sztuki i pragnę zatem uprzejmie poinformować, pisze jeden z urzędników, że odrębnym pismem zwróciliśmy się do Wydziału Organizacyjny o skoordynowanie działań kompetentnych wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania celem wypracowania wspólnego stanowiska i udzielenia kompleksowej odpowiedzi w powyższej sprawie, w sprawie rozbratu. Z tego, co się zorientowałem telefonicznie w mieście, próbując dociec, jak te sprawy zostały uruchomione, one nigdy nie zostały uruchomione.
To znaczy, wyjść... Zapytam o to pana prezydenta. Tak, nie zostały, przynajmniej nie potrafiono mi na to odpowiedzieć, także w konsekwencji nie dowiedzieliśmy się, czy miasto ma jakąś propozycję. No wiemy, że nie ma, bo państwo po prostu oficjalnie i publicznie, nawet pan prezydent mówi, że to nie jest jego sprawa. Tutaj pan dosyć ciekawy wywód przedstawił dotyczący prawa własności, kto może mieć to prawo własności, a kto nie może mieć. Nie jest problemem firma Darex, dlatego że grunt, który został przez firmę Darex zastawiony pod zastaw kredytu, stał się własnością banku. Nie bronimy. Ja nie bronię prawa Darex, tylko bronię prawa własności bez względu na to, do kogo to należy. Chciałem zadać o ten list, tak? Czy rzeczywiście podjęto jakieś kroki, czy list był taki, jak cytuję tutaj, czy cytują przedstawiciele rozbratu, jak, żebyśmy nam tutaj sprawę tego listu. Znaczy, ja nie wiem, nie znam dokładnie treści tego listu, więc nie mam podstawy, żeby powiedzieć, że on nie był taki, jak cytują panowie z rozbratu. Sądzę, że był właśnie taki. No, to nie będę przecież... A czy podjęto w urzędzie jakieś kroki, które... Generalnie są rozważane kroki, co można w tej sytuacji zrobić, ale myślę, że ja specjalnie z pewnymi rzeczami się wstrzymywałem w tej chwili do tej debaty. No bo myślę, że chciałbym w ramach tej debaty wyjaśnić sobie tak naprawdę, jakie są oczekiwania. No, z mojego punktu widzenia, trochę pewnie innego niż gazeta, ta debata nie ma na celu przedstawienie różnych poglądów, tylko znalezienie, czy jest możliwość jakiegoś porozumienia, rozmowy, czy też w ogóle nie ma. To też chodzi gazeta. Ale ja chcę mimo wszystko troszeczkę uporządkować. Po pierwsze, oczywiście są problemy własności. Tak? One są... Rozumiem, że obie strony je znają, są takie, jakie są, mają pewne swoje reperkusje. Musicie państwo zrozumieć jedną rzecz. Ja nawet nie wiedziałem, że to jakaś firma Dalex tam jest właścicielem. Nie dlatego, że nie mogłem tego wiedzieć, tylko ja nigdy nie interesuję się, jak się nazywa właściciel. Tak? Nie, nazwa właściciela nie interesuje. Dla mnie informacja, która spłynęła, spółka prywatna z kapitałem zagranicznym. Koniec informacji. Tak? Na jakiej zasadzie ona weszła w tą nieruchomość, czy zgodnej z prawem, czy niezgodnej z prawem, to jest poza oceną prezydenta miasta Poznania. To jest niestety ocena wcześniej. Ja nie mam uprawnień do tego, żeby naprawiać świat, który ktoś gdzie indziej postąpił niezgodnie z prawem. To od tego są stosowne służby, nie ja. Z drugiej strony odpowiem w ten sposób, jeśli chodzi o prawa własności. Tam jest właściciel prywatny. Dzisiaj jest to ta firma, jeżeli dojdzie do jakiegoś sprzedaży, czegoś, będzie jakaś inna firma. Tak? I zawsze tym partnerem podstawowym będzie ten, który prezentuje prawo własności. Tak? On może to scedować na kogoś innego, może być bezumowne korzystanie. To wszystkie elementy w prawie są jakoś zdefiniowane, ale dla nas zawsze tym głównym partnerem będzie prawo własności. I docelowo możemy powiedzieć tak, jeżeli ktoś korzysta z jakiegoś gruntu, to jest to albo właściciel, albo ktoś, kto korzysta za zgodą, wiedzą tego właściciela, albo ktoś, kto korzysta z tego gruntu bez zgody i wiedzy tego właściciela i wtedy naraża się na to, że właściciel będzie reagował na tą sytuację. Tak? Taka jest stan. I myślę, że od strony własności, tak, powinniśmy to zamknąć. Ja bym wolał, żebyśmy chwilę porozmawiali od strony planowania przestrzennego, bo jak zrozumiałem tych wypowiedzi, państwo macie swoją uwagę do planowania przestrzennego, do trybu planowania. Ale jeśli pan pozwoli, czy pan jako nasz wieloletni prezydent naszego miasta był na rozbracie kiedyś? Pan zna odpowiedź. Nie byłem. Dlaczego? Nie byłem jeszcze w wielu innych miejscach tego miasta, które pewnie są to jest interesujące. Myślę, że ważne miejsce, jeżeli ta debata ma sens, to tylko wtedy, jeśli założymy, że rozbrat jest ważnym miejscem, ale nie w sensie topografii miasta, tylko ale w sensie... Panie redaktorze, to by pan sugerował, miasta. Że miejsce, w którym w Poznaniu nie byłem, jest nieważne. Żaden prezydent tak myślę, nie potraktuje... Że wszędzie tak naprawdę. We wszystkich ważnych miejscach tego miasta. Pewnie byłoby dobrze. Jako wieloletni. Natomiast nigdy nie potraktuję miejsca, w którym nie byłem, w Poznaniu jako miejsca nieważnego. Oczywiście. Dlatego chcę pana zapytać, czy pan wie, co tam się w ogóle dzieje na rozbracie? To znaczy, jaką działalność rozbrat prowadzi? Pewne informacje mam. Na przykład jak? Także zebrałem je z Wydziału Kultury, które powiem przed tą debatą, tak? Zadałem pytanie Wydziałowi Kultury, jakie tam są działania prowadzone. Pewne informacje mam.
Pan redaktor chce sprawdzać, czy poprawne? I nie, tylko na przykład... Ja może sprecyzuję to pytanie, czy byli, jak pan prezydent nie był, no to wiadomo, że nie był, ale czy planiści, czyli Miejska Pracownia Urbanistyczna była na rozbracie? Bo to jest chyba bardziej w tym momencie zasadne w kwestii debaty, żeby poprowadzić to dalej. Znaczy, też nie odpowiem się na to pytanie. Tego pytania im nie zadałem, więc nie odpowiem w ich imieniu, czy byli. Żebyśmy spróbowali się zastanowić, jak ten problem rozbratu, jak rozbratowi pomóc, czy jak się w ogóle miasto, tak, i rozbrat, jak mogą się porozumieć w tej sprawie? Trochę chciałem zadać w tej debacie takie pytanie, tak? Brakując rozbratu, na czym zależy? Tak? Hasło rozbrat zostaje, jest pewnym hasłem, tak? Ale na czym zależy? Pytanie padło, prosimy rozbrat. Jakie są oczekiwania pod naszym adresem? Krzysztof Król. Jeżeli mówimy o oczekiwaniach w kontekście planu... W ogóle. Nie tylko w kontekście planu. No to zaczynając od planu, to może tak, chyba od początku zaczynając po prostu tą kwestię planową, to są oczekiwania dotyczące przygotowania tego planu. Po prostu plan nie został przygotowany właściwie. Nie został przygotowany w taki sposób... Jak powinien być przygotowany? No to właśnie nie został przygotowany w taki sposób, że po pierwsze nie zostały przeprowadzone realnie konsultacje społeczne. Dyskutujemy na temat tego planu już prawie rok. Pierwsza... Co? To są przeprowadzone. No to przed wprowadzeniem tego planu na obrady komisji nie zostały przeprowadzone te konsultacje, co potwierdziła komisja samorządowa w maju tamtego roku taką, a nie inną opinią na temat tego planu, w której stwierdziła, że powinny być rozwinięte te konsultacje. Druga kwestia związana z planem. Planiści z MPU realnie nie byli na naszym miejscu, nie wiedzą właściwie, co się dzieje na tym miejscu, i to miejsce w żaden sposób, plan w żaden sposób nie bierze pod uwagę tego, że to miejsce istnieje. Czyli kwestia tego, co się dzieje na tym, na naszym terenie, dla planistów miejskich jest kompletnie nieznana i z tego wynikają dalsze problemy. Po prostu za biurka ta cała konstrukcja, którą przedstawia część Urzędu Miejskiego, jest logiczna, ale to za biurka. Natomiast jeżeli się realnie przejdzie na rozbrat, zobaczy, co się dzieje, ta sytuacja jeszcze trochę wygląda inaczej. Mieliśmy do czynienia jesienią zeszłego roku z wizją lokalną na Sołaczu, na terenach, które dotyczą tego planu. Ta wizja lokalna szerokim łukiem ominęła rozbrat. Czyli mamy do czynienia tutaj w kwestii, jeżeli chodzi o kwestię planu, z kompletnym nierozeznaniem sytuacji. Sytuacji prawnej związanej z rozbratem, sytuacji realnej działań, które się dzieją w tym miejscu. O co nam chodzi? Chodzi nam o to, żeby po prostu w planie została, po pierwsze, zostały zrealizowane realne konsultacje społeczne. Jak widzimy, konsekwencją braku tych konsultacji jest tak długi proces debatowania tego planu na posiedzeniach różnych komisji, obecnie głównie Komisji Polityki Przestrzennej. Czyli pierwsza kwestia, realne konsultacje społeczne, a druga kwestia, uwzględnienie realnej sytuacji, która ma miejsce na terenach obejmujących ten plan, które obejmuje ten plan. Czyli jeszcze teraz można dodać właśnie to, co chciałem powiedzieć wcześniej, tak, że mamy dwie takie różne wizje, tak, albo bardzo formalną, do którą można podejść, albo taką bardziej ludzką, tak to nazwijmy w cudzysłowie, chociaż ona jest moim zdaniem też taką wynikającą no, z pewnych, wydawało mi się, samorządowych aspektów ustrojowych. To znaczy, my się czujemy jako część wspólnoty miasta i możemy postrzegać pana prezydenta albo jako zarządzającego, tak, albo jako przedstawiciela władzy lokalnej. To można powiedzieć, że to są dwie różne sposoby. Jako wspólnota miejska, czyli rozbrat, jak my reagujemy na problemy miasta, tak? No jeżeli widzimy mieszkańców miasta, którzy nie dają sobie rady i potrzebują posiłku, idziemy na rynek, dogadujemy się z kupcami, bierzemy od nich warzywa, gotujemy coś i rozdajemy, tak? Jeżeli się zdarzyło 2 czy 3 lata temu, że jedni ze wspólnoty mieszkańców prywatnego domu notabene, w czasie remontu właściciel rozebrał dach, przyszły ulewne deszcze i zalało kilkanaście mieszkań, ani Straż Miejska, ani miasto, bo to był akurat jakiś okres świąteczny, nie potrafiło pomóc. Tak się stało, że mieli telefon do nas, nasza ekipa remontowa pojechała, zabezpieczyła, nic z tego nie chciała, tak? Reagują mieszkańcy na problemy mieszkańców.
Natomiast jak reaguje miasto na nasz problem i od razu się pyta właśnie, czego my oczekujemy, czy my jesteśmy klientem. No nie, my myślimy, że to jest nasz wspólny problem, tak byśmy chcieli to widzieć, tak? Jeżeli, dajmy na to, na pustą kamienicę spadnie, nawet prywatną, spadnie meteoryt i 20 osób na przykład pozostaje bez dachu nad głowy, to pan prezydent szybko przybiegnie w to miejsce i się spyta, co państwu mogę dać, czym mogę pomóc, tak? No bo to jest normalna reakcja zarządzającego wspólnoty na to, co się stanie tam. Jeżeli wjadą buldożery, tak, na rozbrat i my zostaniemy bez tego miejsca, tak, również mieszkańcy, no to naturalną reakcją wspólnoty, tak, jest próba podania ręki. Próba podania ręki. Natomiast cały czas to jest taka reakcja, że takiego, żebyśmy się my ustawili albo w roli klienta, albo że tutaj jest próba ustawienia. Nie mówię, że to też wynika, że to pan prezydent jakby ponosi pełną odpowiedzialność jakby takiej paternalistycznej władzy, że co wy byście chcieli, to by może rozpatrzymy, to może możemy, może nie możemy. My byśmy chcieli uciec, tak? Albo też traktujemy siebie i to wywołuje ten konflikt w kategoriach my i władza, tak? No jeżeli tak, no to potem no, trzeba się liczyć z tymi konsekwencjami. Być może pan prezydent nic nie zrobi, tak? Ale my wtedy po prostu no, będziemy się bronić tak, jak potrafimy najlepiej, po prostu. Znaczy, myślę, że chodziło mi pytanie o to, chodziło o to, czy my jesteśmy, znaczy czy po prostu traktujemy, w jaki sposób siebie nawzajem chcemy potraktować, tak? Bo być może wyjdzie coś takiego, że władze zrobią wszystko, bo na razie nie zrobiły nic, a dodatkowo jeszcze wystawiły plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który tak naprawdę jest gwoździem do naszej trumny. Ja rozumiem troszeczkę inaczej konsultacje społeczne, jak tylko przystanie na warunki, które stawia osoba, która najgłośniej krzyczy. To, że przez rok trwały posiedzenia komisji i debatowano na temat tego planu, to jest wystarczającym dowodem na to, że konsultacje społeczne były, że każdy mógł wygłosić swój punkt widzenia. Natomiast jaka zapadnie decyzja w tej sprawie, każdy radny jest autonomiczny w tym zakresie i podejmie decyzję zgodnie ze swoją wiedzą, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, bo wówczas taka uchwała byłaby zaskarżona i sądzę, że podejmie decyzję dla dobra miasta Poznania. Ja mogę sobie pozwolić na troszeczkę większy radykalizm wobec panu, dlatego że nie jestem urzędnikiem. A nie anarchistą. Nie reprezentuję urzędu, wobec tego mogę sobie pozwolić na troszeczkę więcej szczerości. Ale nie mamy bokserskich rękawic. Słucham? Nie mamy rękawic bokserskich. Szczerość werbalna. Tak. No. Wobec tego ja pytam, czy jeżeli czujecie się częścią wspólnoty, to pozostała część tej wspólnoty ma akceptować niszczenie elewacji w budynku? Czy jeżeli... I teraz jeszcze posłużę się inaczej. Ja wiem, co się dzieje na Skłocie, dlatego że macie dosyć prężne służby medialne, które w internecie sporo prezentują z tego, co się na Skłocie dzieje, a ja przygotowałem się dosyć dobrze do tego spotkania, wobec tego wszystkie filmy, jakie były przez was produkowane, zdążyłem obejrzeć. W związku z tym mam pogląd na temat tego, co się dzieje w Skłocie. Obejrzałem taki film, który sądzę, że jest waszym takim sztandarowym produktem broniącym waszego punktu widzenia. Ja oczywiście będę cytował niektóre wasze wypowiedzi, które w tym filmie zaistniały, pomijając całą tą sferę niecenzuralnych słów, które się pojawiły w trakcie waszych wypowiedzi. Tylko na co? Zaraz pan będzie kontynuował, tylko czy pan ma też na uwadze to, że ta debata ma pomóc znaleźć jakieś wspólne... Nie, ja sądzę, że ta debata ma przede wszystkim na celu przywrócenie pewnej równowagi w debacie publicznej, żeby wybrzmiały równowagi? Wszystkie argumenty. Dobra, proszę. Wobec tego, jesteśmy rakiem, jesteśmy chorobą, która niszczy jeszcze większą chorobę. Jeżeli mam chodzić codziennie do pracy i dostawać na koniec miesiąca wypłatę, to ja wolę żyć chwilą. Oczywiście samowolka, nie musisz chodzić do pracy, bo po co chodzić do pracy, koledzy, przelotne miłości, piwo i nie tylko. Nie musisz nic zrobić, nie musisz płacić ZUS-u. Walczymy o swoje, to jest nasze, nie oddamy tego. Ja mam siekiery, kamienie, butelki, ja jestem gotowy na wszystko.
I pewna refleksja, która oczywiście została później odwrócona dosyć pokrętnie, jeden z wypowiadających się muzyk, nie znam tego człowieka, ale mi się go niezwykle żal zrobiło, kiedy takie oto wyznanie rzucił do kamery. Rzucę palenie, odzyskam żonę, odzyskam dom, odzyskam pracę. No i patrzę, no i chlub tego drinka. Oglądałem również film z waszego poranka w Słocie i mnie jako katolika zabolało jedno, te krzyże odwrócone do góry nogami, wiszące przy wejściu na wasze pomieszczenie. Konsultacje przebiegają prawidłowo. Jest okres konsultacji społecznych. W mieście Poznaniu wprowadziliśmy dodatkowe elementy konsultacji społecznych poza obowiązkową procedurą. Jeszcze przed przystąpieniem do planu, przed jego przygotowaniem jest forma konsultacji społecznych. Chcę powiedzieć, że w niektórych miejscach tego planu na Sołaczu w wyniku konsultacji społecznych zostały zawarte inne zapisy niż były pierwotnie planowane, inne także pewne kompromisowe zapisy, które zresztą dość zabawnie nie obu stron, które zgłaszały wnioski, nie zadowalają, tak? Ani tej, która jest fragment, który jedni chcą zabudować intensywnie, a drudzy nie chcą zabudować wcale. W wyniku konsultacji społecznych zaproponowano mało intensywną zabudowę i to akurat jedni i drudzy kontestują. Teraz państwo próbujecie post factum, czyli już po wyłożeniu tak naprawdę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no, rozmawiać z ludźmi. No i chwała wam być może i za to, tak, że chociaż post factum jakaś dyskusja na ten temat się wzięła. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest nasz wymysł, ten brak konsultacji, bo jak mówiłeś, jest to kwestia komisji. Jest to też kwestia stanowiska wielu organizacji, którzy być może nie mają tak ekstrawaganckiego trybu życia, jak to próbował przedstawić pan Kręglewski, jak również Rady Dzielnicy, która również stwierdziła, to właściwie ona przekonała głównie, bo nie my nawet, Komisję Samorządową Rady Miasta, ona to, Rada Dzielnicy przekonała, że tak naprawdę tych konsultacji nie było, że były one przez pewien okres prowadzone, potem zostało przerwane na 2 lata, o ile dobrze pamiętam, i pojawił się zupełnie inny plan, który wcześniej był dyskutowany i oni się po prostu, czyli Rada Dzielnicy, reprezentująca w jakimś tam zakresie jednak swoich mieszkańców, stwierdziła, że oni się z takim trybem konsultacji społecznych jakby nie godzą. A już jakby no takim najbardziej odczuto to ten stosunek, jakby ten brak tych konsultacji, również przez fakt, że kiedy można było złożyć, jak pan doskonale wie, swoje uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pan po prostu, panie prezydencie, wszystkie te uwagi odrzucił, tak? No i teraz one są dyskutowane, więc o co nam chodzi, dlaczego można mówić o tym, że jest konflikt między miastem a rozbratem? No między innymi jest dlatego, że my sobie tak wyobrażamy konsultacje bez względu na to, czy ono ustawowo, czy miasto spełniło te wymogi, czy nie. Że chcemy zrobić jakiś plan, mamy jakiś pomysł na to miejsce, to trochę tak jak pisał Andreas Billert w Gazecie Wyborczej, tak? Że przychodzimy, pukamy, zastanawiamy, co tu jest. Wtedy być może pan by dostał również teczkę, w której byłoby wyłożone, co tak naprawdę się na rozbracie dzieje, a nie musiał na przykład patrzeć, co tam, jak reżyser sobie wyobraża, co się dzieje na rozbracie. Dostałby pan na przykład informację, ile miejsca tam zajmuje rozbrat. Czy ktoś wie, ile miejsca zajmuje rozbrat? Nie wie. 1350 m2 pod dachem. Tak? Tam działalność na takim obszarze. To wszystko można było, ja nie mówię, że bo tam już pomijmy tą kwestię, czy jest właściciel, czy nie jest właściciel. Chodziło po prostu o coś takiego, żeby tam zajrzeć, zobaczyć, co tam się dzieje, porozmawiać z ludźmi, którzy tam są, podjąć jakąś debatę, a dopiero potem przedstawić plan, który my dostaliśmy do ręki i patrzymy, a tam nic nie ma. Po prostu nie ma nas, po prostu nie ma. Wille jakieś, ja rozumiem, że to jest wizja. Ale tak po prostu dla nas jeszcze podbudowani też stanowiskiem właśnie tych innych organizacji i Rady Dzielnicy Sołacz, dla nas takie postępowanie po prostu jest brakiem konsultacji. Poszliśmy z tym do komisji samorządowej, do naszych radnych, tak? No chętnie taki spada taki argument, przecież macie rady. No to idziemy do tych radnych, pytam się, czy to jest po samorządowemu, czy to są konsultacje? Mówię, nie, to nie są konsultacje, a pan teraz mówi, że to są. Po podjęciu przez Radę Miasta decyzji o przystąpieniu do planu, jeszcze przed przystąpieniem my urzędowo dokonujemy analizy, czy należy przystąpić do tego planu, czy nie. Po przystąpieniu przez Radę Miasta do planu jest, i to jest dodatkowy element, spotkanie, gdzie każdy może się wypowiedzieć, jak sobie wyobraża ten plan i co się będzie działo. Takie spotkanie się odbywało.
Na Sołaczu zresztą nie raz. Na podstawie tego przygotowana jest wstępna wersja planu, która podlega opiniowaniu ustawowemu. Muszą ileś instytucji się wypowiedzieć na ten temat. W wyniku przygotowania planu następuje oficjalny etap konsultacji społecznej. Każdy ma prawo złożyć uwagę. Przepraszam, ma prawo je odrzucić albo przyjąć. W wyniku przyjęcia tych uwag albo następuje ponowne uzgadnianie planu i ponowny tryb, albo nie, to zależy jakie to są uwagi. Najczęściej oczywiście musiałby nastąpić ponowny tryb. Ja znaczną część uwag odrzuciłem dlatego, żeby nie ponownie wykładać planu, dlatego że wiem, że na tym terenie dzieje się kilka procesów inwestycyjnych, które trzeba rozstrzygnąć planem, a nie decyzjami administracyjnymi, czemu jestem przeciwny. Drugi problem, który został postawiony, że nie uwzględnia się istnienia rozbratu. Otóż w planie się uwzględnia istnienie rozbratu, tak jak zresztą każdej funkcji. Jeden z podstawowych elementów planów jest zawsze funkcja, teren może być wykorzystywany w dotychczasowy sposób, dopóki nie zostanie podjęte inne działanie, czyli my nie nakazujemy zmiany funkcji tego terenu. My nie możliwe, w planie mógłby coś takiego nakazać, wyznaczyć termin, w którym funkcja musi ulec likwidacji, musi się pojawić funkcja docelowa. Ten plan takiego terminu nie wyznacza. W Poznaniu mamy jeden przypadek, kiedy plan wyznaczył termin zakończenia istniejącej działalności. Na marginesie jest to teren na Malcie, teren wytwórni wódek, która musi zakończyć w ciągu 15 lat, chyba 15 lat od uchwalenia, jeszcze 10 miesięcy tak wychodzi, 15 lat od uchwalenia planu musi zakończyć swoją działalność. To jest jedyny przypadek. W żadnym innym przypadku tegośmy nie robili, tego przy rozbracie także nie robimy, czyli nie wyznaczamy terminu, kiedy musi być zakończona działalność. Więc nie można powiedzieć, że my dążymy do likwidacji. To jest jeden element. Odrębnym elementem jest tak naprawdę z punktu widzenia poprawności planowania przestrzennego, co się tam powinno znaleźć. Tak? To jest inny problem. I teraz, jeżeli uznajemy, że z punktu widzenia poprawności planistycznej tam powinna być inna funkcja, tu urbaniści twierdzą, że powinna być inna funkcja. Układ przestrzenny tego obszaru funkcjonalny powinien zapewniać inną funkcję. To powiem tak, do czasu realizacji tej funkcji rozbrat może istnieć. Możemy oczywiście rozmawiać, co w momencie takim, gdyby ta funkcja miała być realizowana. I tutaj nie jest to kwestia planu. Wy uważacie, tak, że plan cokolwiek narzuca. Plan nie narzuca. Natomiast jeżeli, dla mnie oczywiście jest coś takiego, jeżeli miasto tam uchwali funkcję, która ogranicza prawa własności, tak, na przykład powoduje, że nowa funkcja powoduje spadek wartości terenu, to miasto musi wypłacić właścicielowi odszkodowanie. Reasumując, i tak staniemy na jednej rzeczy, przepraszam, że rozbrat musi być na terenie, tak, który albo rozbrat jest właścicielem, albo jest na terenie właściciela prywatnego, który na to wyraża zgodę, albo jest na terenie właściciela publicznego, który na to wyraża zgodę. Tak? Każde inne rozwiązanie jest rozwiązaniem niestabilnym. I trochę powiem, to ten fakt musicie zrozumieć, że innych systemów ten kraj nie przewiduje. Obojętnie jak ostro będziemy się w tej sprawie wypowiadać, jak będziemy oceniać działania, czy będziemy cytować konstytucję, czy nie będziemy cytować konstytucji, to skutek jest taki. Musi być to teren, nieważne czy na dzisiejszym rozbracie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, skład może istnieć tylko wtedy, kiedy jest albo właścicielem terenu, albo właściciel terenu na to wyraża zgodę. Czy rozbrat to rozumie? Myślę, że rozumie w pewien sposób te argumenty, bo te argumenty już się powtarzają po raz kolejny. Są z różnych przedstawicieli Urzędu Miasta. Chciałbym się odnieść właśnie do kilku tych kwestii, które teraz zostały poruszone. Kwestia uwzględnienia rozbratu. No, na przedostatniej Komisji Polityki Przestrzennej usłyszeliśmy ze strony osoby, która przygotowywała ten plan, że budynki, które zajmuje rozbrat, nie są harmonijne w odniesieniu do reszty Sołacza i w związku z tym powinny zostać zburzone. Więc jeżeli takie rzeczy mówi planista, to dla nas jest to ewidentny sygnał, że plan jednak służy zniszczeniu rozbratu. Jeżeli chodzi o kwestię odszkodowania, to czy to odszkodowanie będzie musiało miasto wypłacić, czy też nie, to jest kwestia no, dość niepewna. Pierwsza sprawa jest taka, czy właściciel, jeżeli to odszkodowanie miałoby być wypłacane, musi wnieść sprawę do miasta.
Znaczy do sądu, żeby miasto wypłaciło bądź kieszenie. Do miasta. Do miasta. Nie do sądu. Druga rzecz, pytanie, czy tą sprawę w ogóle wniesie. Trzecia rzecz, chyba najważniejsza, no obecnie nie ma właściciela, więc nie ma komu wnosić tej sprawy. Więc kwestia tego, czy ktoś będzie chciał odszkodowanie od miasta, czy też nie, w odniesieniu do planu, no jest bardzo niepewna. Jeżeli mówimy o decyzji radnych, ta kwestia jest też taka bardzo dla nas żywa i bardzo dyskutujemy na jej temat, czy to w kontekście tutaj rozbratu, czy też dyskutujemy z Radą Osiedla Sołacz, czy też z innymi z grupami, które stanowią jakiś podmiot społeczny uczestniczący w konsultacjach na temat tego planu. Oczywiście to jest decyzja radnych, to tak formalnie, natomiast realnie to jest to, o czym my tutaj cały czas mówimy między sobą i cały czas się tego boimy, że realnie to może nastąpić w ten sposób, że szef klubu PO wprowadza coś takiego jak dyscyplina klubowa, co nieraz miało miejsce i wtedy większością głosów, po prostu przy zachowaniu dyscypliny klubowej, radni PO głosują tak, jak chce szef klubu PO. I w tym momencie wszelkiego rodzaju konsultacje, wszelkiego rodzaju demokracja, wszelkiego rodzaju partycypacja się kończy w tym mieście, ponieważ większość jest PO i kończymy tą kwestię z planem. Więc wszyscy się tego tak naprawdę boją ze strony społecznej. Tej sytuacji, że te wszelkiego rodzaju debaty, które toczymy prawie rok w mieście, skończą się jedną decyzją po prostu przed decyzją podjętą 5 minut przed głosowaniem na posiedzeniu Rady. Wracając do kwestii, myślę, że też bardzo istotnej, tej kwestii elewacji i kwestii kontaktów miasta z nami, naszych ruchów wobec miasta związanych z tymi kontaktami. Dwa dni przed demonstracją przewodniczący Kręglewski w telewizji WTK stwierdza, że z rozbratem nie ma o czym rozmawiać. My rozmawiamy z miastem od roku. Czy to na komisjach, czy to poprzez byłego prezydenta Frankiewicza. Jeżeli przewodniczący Kręglewski mówi, że z rozbratem nie chce rozmawiać, no to proszę się nie dziwić, że dwa dni później ludzie tak, a nie inaczej reagują. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli rozmawiać, tak? To znaczy, żebyśmy spróbowali, jeśli pozwoli, to, na chwilę. To kończąc, jeszcze, jeżeli mówimy o rozmowach. Dwa dni po demonstracji usłyszeliśmy z ust pana Kręglewskiego, że nie będzie z nami rozmawiał. Teraz się dziwię, dlaczego my teraz tutaj rozmawiamy. Czy to jest kwestia tytułu, który nas zaprosił tutaj, czy kwestia pewnego marketingu politycznego, czy kwestia rzeczywistej zmiany postawy i chęci rozwiązania tego problemu, bo w rzeczywistości przez cały czas widzimy, że jednak władze generują ten konflikt, przynajmniej część władz związanych z, czy eskalują, związanych z prezydentem ludzi z PO. Tak się wam wydaje, tak? Ja bym to jest ewidentne. Rozumiem. Ja może na temat tej dyscypliny klubowej, dlatego, że to jest wyraźne przekłamanie, które nie ma żadnej podstawy w faktach. Dyscyplinę klubową ustala klub w głosowaniu, w którym 2/3 członków klubu musi się za dyscypliną opowiedzieć, żeby można było taką dyscyplinę prowadzić. Pan po prostu może zarządzić takiej dyscypliny. Ja nie mogę takiej dyscypliny zarządzić. Dobrze, ale myślę, że już mamy za sobą jakby wyłożone karty, tak, ułożyliśmy kartę na stół, jedna i druga strona. Czy możemy porozmawiać na temat możliwych scenariuszy dobrego zakończenia tej sprawy? Lech Merkel jest Stowarzyszeniem Poznaniacy. Jeżeli chodzi o plan miejscowy, jest kilka grup i organizacji, 3 rady osiedli oprócz Sołacza, Jeżyce, Szczeszyn, nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Miłośników Sołacza i Rozbrat, które jakby bardzo, bardzo zbieżnie występują i to od dłuższego czasu, więc tu nie można mówić, że to jest tylko problem, jest tylko z Rozbratem. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, która blokuje w ogóle debatę i możliwość porozumienia, że panowie absolutyzujecie, myślę o panu prezydencie, panu przewodniczącym, absolutyzujecie kwestię własności w kontekście planu miejscowego. Na naszej stronie wiszą dwie prezentacje pana prezydenta przygotowane dla Związku Miast Polskich, którego jest pan przewodniczący, gdzie pan przedstawia europejskie rozumienie ograniczenia prawa własności w kontekście lokalnego planowania przestrzennego. W związku z czym jest pytanie, co jest pierwotne, plan czy wola właściciela? W tej debacie przynajmniej, ale ja to widzę w całym mieście, w wielu miejscach, panowie i właściwie władza publiczna w Poznaniu kładzie nacisk na prawa właściciela, co prowadzi do takiej sytuacji, to też w kontekście odszkodowań,
że przedsiębiorcy wchodzą różnymi metodami, czyli na przykład za grosze kupują duże tereny nieużytków zielonych, co zresztą na Sołaczu ma miejsce, bo jeżeli ma, ktoś kupił teren za 2-3 zł za metr, a teraz pan prezydent chce oddać mu tam, nie wiem, za 3000 za metr czy za 1000, no to właśnie jest przejaw tego dyktatu właściciela. No nie, ale są na przykład przypadki wechny. Zmierzam, to jest problem, własność czy plan. Natomiast rozwiązanie jest proste. Panie prezydencie, jest ileś miejskich nieużytków. Dajcie kawałek nieużytku temu bankowi za to, że staniecie się właścicielem tej działki. Tam byłyby chaszcze, byłyby, jak powiedział dyrektor Miller, będzie ośrodek kultury. To nie chodzi o to, że rozbraz chce się właszczyć. To chodzi o to, że rozbraz chce kontynuować swoją działalność. Wy widzicie tylko własność, nie widzicie użytkowania. I chodzi o to, żebyście to zobaczyli. W sensie, kto jest pierwszy, plan czy własność? Odpowiem, plan. Plan może ograniczyć własność za odszkodowaniem. Niestety. Tak? I to jest pewien problem. I nie 3 zł. Ja nie określam odszkodowania. Gdyby określenie odszkodowania zależało ode mnie, to płaciłbym 3 zł za metr. Tak? Określa biegły, który wycenia wartość terenu przed planem i po planie. Tak? I różnicę wypłaca się jako odszkodowanie. Jeśli ta zresztą różnica jest na korzyść miasta, bo czasami tak bywa, to też jest ten sam tryb i 50% z tej różnicy, znaczy nie tam, chyba do 30% może wpłynąć na korzyść miasta. Także to jest system, tak, który może mi się podobać lub nie, on tak funkcjonuje. I oczywiście możemy powiedzieć tak, że miasto może kupić teren od właściciela, tak? Może ten teren kupić za gotówkę albo płacąc innym terenem w mieście. Może. Tylko pytanie, czy powinno to zrobić w tej konkretnej lokalizacji i tu się już w tym momencie kłania poprawność planistyczna, czy są dwa pytania. Czy tam powinniśmy zaplanować taką funkcję? Tak? Jeżeli odpowiedź jest tak, to wtedy jest drugie pytanie, czy powinniśmy kupić ten teren od właściciela? Te dwa pytania trzeba sobie zadać. Na dzisiaj, według mnie, obie odpowiedzi są negatywne. Co oznacza w praktyce, że skład powinien zmienić lokalizację. Tak? I jeżeli, w moim przekonaniu, jeżeli możemy szukać jakiegoś porozumienia, to porozumienie powinno brzmieć tak, czy istnieje w Poznaniu inna lokalizacja, mniej konfliktowa, prawdopodobnie na terenie publicznym, czyli na terenie miejskim, a nie na terenie prywatnym, która byłaby do zaakceptowania zarówno przez społeczność miasta Poznania, jak i społeczność Skłodu. Pytanie, jaka jest alternatywa dla Skłodu? Chwileczkę. Pytanie pierwsze, a kto jest partnerem w takim wypadku dla miasta? Nie jesteście sformalizowaną organizacją i nie możecie być z prostego względu, dlatego że generalnie organizacje anarchistyczne nie spełniają artykułu 58 Konstytucji, który mówi, że zakazane jest zrzeszanie. Pan się myli, ponieważ jesteśmy partnerem, istnieje Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ulica z adresem Pułaskiego 21A i proszę nie wprowadzać w błąd wszystkich. I ma stowarzyszenie, statut swoich urzędników. Do Komisji Polityki Przestrzennej zgłosiła się organizacja Lepszy Świat. Dobrze, prosimy nie rzucać takimi przykładami, która nie zmieniać tematu. Ale pan wprowadził wszystkich w błąd, mówiąc, że nie mamy żadnej reprezentacji prawnej. Ukrywacie swoje cele statutowe, ale anarchistyczne. Czy formalnie jest z kim po stronie rozbratu, czy można z kimś rozmawiać formalnie, to znaczy można podpisać jakieś umowy, czy to jest tak, że te organizacje są faktyczne, czy to są jakieś fasadowe, które tak naprawdę nie reprezentują rozbratu, tak? Z tym, że działalność statutowa takiej organizacji musi respektować obowiązujące w Polsce prawo. O to pytam. Podstawowe pytanie, wszystkie wielkie halo, że tu nagle, czy naprawdę grupa obywateli musi być koniecznie sformalizowana? Uważa pan, że będzie pan tylko wtedy rozmawiał z obywatelami, kiedy oni będą spełniać oczekiwania, które pan tak naprawdę jakieś warunki narzuca? Jest grupa obywateli. Rozmawiać możemy z obywatelami, ale umowę musimy podpisywać z kimś. Jasne, panie prezydencie, ale jak trzeba będzie założyć stowarzyszenie, nawet gdyby nie było, a jest, ale to się założy, więc ten argument tak jest.
Co do konstytucji, panie przewodniczący, to tam jest też taki zapis, który mówi, że naród rządzi przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, tak? Gdyby naród mógł rządzić w kraju bezpośrednio, to my byśmy byli pierwszymi zwolennikami tej konstytucji, tak? Ale to, no, czy nie wiem, po co się pan do tego odwołuje, tak naprawdę, bo jeżeli, bo my żeśmy tak usłyszeli taką sytuację, tak, że, znaczy, to ja widzę, że, no, nie wiem tak naprawdę, czy pan tutaj występuje jeżeli to jest pogląd jakby klubu PO, no to rozumiem, że porozumienie nie jest możliwe, tak. Jeżeli pan to, co mówi, to jest pogląd klubu PO. No bo wiemy wszyscy, że radni PO mają większość w Radzie i nawet gdyby tutaj wsłuchać się w pewnego rodzaju sygnały od pana prezydenta, że chciałby jakiegoś porozumienia, no to nie mamy na ten temat nic właściwie do powiedzenia. Możemy wstać i się rozejść, ponieważ widzę, że PO tego i tak nie zaakceptuje. Tak? A jakaś akceptacja Rady, jak rozumiem, powinna być. Miasto nie chce kupić tego terenu, nie zmieni trybu też konsultowania, czyli nie odbędzie się to tak w ten sposób, jak Andreas Bielek by chciał, bo można by było sobie powiedzieć, że rezygnujemy z tego sposobu uzgadniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaczynamy wszystko od nowa, zaczynamy się i tak naprawdę ta dyskusja powinna się odbyć, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu, ale się nie odbyła. Być może wtedy byśmy mieli inną wiedzę na temat państwa i my na temat mechanizmów państwa, na temat tego, co się tak naprawdę dzieje na rozbracie. No i kwestia nowej lokalizacji. Znaczy, generalnie nam się podoba tam, gdzie jesteśmy. Uważamy, że również finansowo dla miasta też by to nie było wcale najgorsze rozwiązane z punktu widzenia ekonomicznego, bo według naszego rozeznania, ale być może się mylimy, bo pan prezydent ma tu bardzo technokratyczne podejście, my nie potrafimy tak jakby tego analizować, ale tak jak żeśmy się... Tam jest też szereg działek w tej całej po prostu układzie przestrzennym tego dokładnie miejsca, z którymi sąsiadujemy my jako rozbrat, czy wręcz nawet kawałek, który jest chyba w miejski. Miasto tam ma, powiedziałbym, że nawet interesy własnościowe i jakoś by chciałby tam, znaczy będzie musiał tak naprawdę być aktywnym podmiotem porządkującym kwestie przestrzenno-własnościowe w tym miejscu, według naszego jakby rozeznania. Ale być może się mylimy w konsekwencji. Okazuje się, że jesteśmy laikami, więc być może tak nie jest. Więc nam generalnie się podoba tam, gdzie jesteśmy. Natomiast no musimy sobie, znaczy nasze z tego, no, czy miasto może zaproponować coś i co by to miało być, które ma 1350 m2 pod dachem? I coś, co mogłoby, bo to też jednak stawiamy jasno, tak, że to nie jest kwestia kultury, tak, to jest też działalności politycznej. I na przykład Wydział Kultury jasno stwierdził, że on by chętnie, my nie chcieliśmy nigdy pieniędzy od miasta i do tej pory nie chcemy, że miasto by z chęcią coś tam sfinansowało. Tylko musimy pamiętać, że to nie może być polityka. Tak, tu też jestem w piśmie. To jest uprzejmie sformułowane, nie mamy zarzutów. Jasna sprawa. Więc jeżeli to będzie coś, co ma odpowiednią jakby przestrzennie jest i coś, co też pozwoli nam działać swobodnie w sensie społecznym, politycznym, no to myślę, że się też nad tym pochylimy. Nie? Natomiast tak naprawdę miasto do tej pory znało sygnałów, że żadnych nie będzie po prostu możliwości tutaj jakiegokolwiek dialogu. I niestety ustami, tak, co zostało odpowiedziane przez pana Kręgowskiego, no to nadal tak niestety musimy to odczytywać. Prezentuję tutaj wyłącznie swoje poglądy. Zresztą nie obawiam się głoszenia swoich poglądów od czasów studenckich. Znaczy ja też, więc... No dobra, do siebie. I nigdy z nich pod presją nie rezygnowałem. Ale pan to cieszy gdyby pan Kręgowski i ja byśmy tak traktowali konstytucję i ustrój prawny 20-30 lat temu, to byśmy dalszym ciągu żyli w PRL-u, ale nagle panu Kręgowskiemu po prostu konstytucja ponosi przy sobie To jest konstytucja demokratycznego państwa. To pan tak twierdzi. Dobrze, czy możemy... Czy możemy wyciągnąć jakieś pozytywy, znaczy jakieś możliwości rozpoczęcia takiego zasadniczego dialogu między rozbratem a miastem? Czy pan widzi taką możliwość, panie prezydencie? To znaczy, że to jest jakiś pierwszy krok, albo wyznaczy pan, zobaczymy kolejne kroki, które mogą tutaj do czegoś doprowadzić, do jakiegoś porozumienia czy do jakiegoś rozwiązania sprawy. Czy
widzę taką możliwość. Jakie to są scenariusze? Oczywiście te scenariusze trochę są różne, tak? Znaczy jeden z scenariuszy będzie to, że trzeba zakończyć istniejącą procedurę planistyczną. Ona się może zakończyć w jakiś sposób albo uchwaleniem planu, albo jego nieuchwaleniem, tak? Ja dzisiaj nie potrafię przewidzieć, jaką decyzję podejmą radni. I to wcale nie ze względu na rozbrat, który jest na tym terenie, ale ze względu na inne konflikty, które na terenie Sołacza funkcjonują. Myślę, że one z punktu, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale z punktu widzenia radnych będą ważniejsze. Tak? Moim zdaniem nieuchwalenie tego planu będzie złym elementem, przede wszystkim dlatego, że niektóre procesy inwestycyjne na tym terenie trwają i będą trwały żywiołowo, co jest dla Sołacza błędną rzeczą. Bo jeżeli plan nie zostanie uchwalony, to oczywiście procedura będzie powtórzona ze wszystkimi elementami, przynajmniej musi być powtórzona od momentu uzgodnień. I mam nadzieję, że wtedy, jeżeli radni zdecydują się na powtórkę procedury, a to będzie oznaczało, że powinni przyjąć którąś z uwag, która jest złożona, no to wtedy wyznaczą zakres tej powtarzanej procedury. I to jest jakby jeden element, więc pewnie trzeba poczekać do tego rozstrzygnięcia. A oprócz tego można dyskutować na temat ewentualnej innej lokalizacji. Można sobie wyobrazić, czy w jakimś terminie miasto przedstawia inne alternatywne lokalizacje. Czy to na przykład jest możliwe? Czy można sobie wyobrazić, że będziemy rozmawiać na temat alternatywnych lokalizacji. Ten termin można sobie próbować wyznaczyć na początek rozmów, miesiąc, dwa. Czy te oferty będą już, jak powiem, akceptowalne, czy to będzie wymagało jakiegoś powtórzenia procedur, podyskutowania o warunkach, bo to też nie jest tak, że oczywiście my możemy każdym gruntem dysponować terenem na dowolnych warunkach, to tak nie jest. Tak? Czy Państwo jesteście gotowi, czy rozmów jest gotowy do takich rozmów i takich negocjacji? Ja myślę, że rozmawiamy cały czas ze wszystkimi, więc to nic szczególnego teraz powiedzieć, że oczywiście. No, przyjąłem tutaj na tę debatę, przyszliśmy na debatę z prezydentem Frankiewiczem, zaprosiliśmy go do siebie, przychodzimy na debaty w Urzędzie Miejskim, więc my cały czas rozmawiamy. Powtórzę jeszcze raz, uważamy, że lepiej byłoby zastanowić się nad tym, co tam jest, ale no jak miasto, no, my żeśmy tak napisali, zapytujemy zatem władze miasta Poznania, jakie konkretne przedstawiają nam propozycje i wskazania miejsca, które rzekomo mógłby zająć kolektyw rozmów, aby dalej w niezmienionej pod względem funkcjonalnej formie kontynuować swoją rozbudowano pod względem infrastruktury działalność społeczną, kulturalną i społeczno-polityczną. Tak brzmiało pytanie, na które nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. A czy pan jest gotów do takiego? Zawsze jestem gotów do rozmowy, natomiast pozostanie w tym miejscu, w którym się jest, wymaga uregulowania i sprawy planistycznej, ale w pierwszej kolejności sprawy własnościowej, bo nawet jeśli nie będzie uregulowana sprawa planistyczna po waszej myśli, to jeżeli jest uregulowana sprawa własnościowa, to funkcja może istnieć, dopóki nie zostanie ona zmieniona. A zmienić ją tak naprawdę będzie mógł tylko właściciel. Więc jak uregulujecie sprawę własnościową, tak, to nie ma w ogóle żadnego problemu. No tak, tylko... Tylko to jest odrębne pytanie, czy miasto w tej lokalizacji jest skłonne uregulować w imieniu, tak, skłotu rozbrat struktury własnościową. Znaczy w swoim własnym. Uważamy, że jesteśmy częścią tego miasta. Okej. W imieniu tej części tego miasta sprawę własnościową i tu odpowiedź moja jest nie. Tak? Ja dzisiaj tego argumentu trudno mi jest przyjąć z obu powodów i konieczności zaangażowania środków budżetowych i konieczności innej funkcji planistycznej. Anarchiści, jest to środowisko niezwykle mobilne, też wykazali to w trakcie demonstracji, dlatego że tutaj przyjechali anarchiści z całej Europy. Ja obawiam się, że jakiekolwiek koncesje na rzecz anarchistów skończą się z tym, że z Poznania zrobi się Mekka dla anarchistów i takich miejsc jak nie więcej. To może być a gorzej nawet powstanie Mekka, to już w ogóle tragedia. Znaczy ja bym powiedział coś takiego jednak w duchu zgoły, może pan pamięta taki epizod w historii tego miasta niedawnej zupełnie, kiedy anarchiści wspólnie z działaczami NZS-u, zaraz na przełomie transformacji, ale jeszcze kiedy było przed Okrągłym Stołem albo w czasie trwania Okrągłego Stołu, zajęli były gmach Komitetu Wojewódzkiego. Wisiała nad nim czarna flaga anarchistyczna. I co zrobili wtedy anarchiści razem z działaczami NZS-u, w którym żeśmy się dogadywali? Jakie było ich żądanie? Oddać to uniwersytetowi. Nie sobie. Oddać to uniwersytetowi. Zrobiliśmy to nielegalnie. Tak, zrobiliśmy to nielegalnie. I gdzie teraz jest uniwersytet? W byłym gmachu Komitetu Wojewódzkiego. I dlatego uważam,
że szkoda, że takich epizodów się po prostu nie pamięta i dzisiaj po prostu tak naprawdę retorykę, którą pan zastosował, to tak naprawdę to jest zielone światło dla buldożerów na rozbrat. I okej, myśli pan, że my nie przetrwamy tego? Przetrwamy. Władza jednak po prostu powinna wychodzić naprzeciwko społeczeństwa i po prostu powinna te konflikty, rozładowując je, powinna proponować pewne rozwiązania, tak mi się wydaje, jako obywatelowi tego miasta. Natomiast tutaj, szczególnie po stronie pana Kręglewskiego, widać ewidentnie, że próbuje ten konflikt zaostrzać tak naprawdę, eskalować. I teraz jest tak, że my tutaj przychodzimy tak naprawdę jako uczestnicy tego życia społecznego, którzy uczestniczą we wszystkich możliwych tak naprawdę przejawach tego wpływu, można powiedzieć, na to miasto. Przychodzimy na komisję, przychodzimy na rady, na komisję, na wszelkiego rodzaju jak gdyby możliwości. Uczestniczymy w debatach również z panem prezydentem, z panem Kręglewskim itd., itd. Natomiast zapraszamy również państwa do nas na rozbrat. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że dochodzimy do tego miejsca, że tak naprawdę po raz kolejny widzimy, że wszystkie karty, wszystkie linki, można powiedzieć, trzymacie państwo jako władzę tego miasta i czekacie z naszej strony, że coś zapadnie, że my zadeklarujemy coś, że będziemy chcieli rozmawiać. Nie, to jest tak, że przychodzimy tutaj po to, żeby po prostu wreszcie padła jakaś konkretna propozycja od pana, od pana Kręglewskiego, którzy dysponują władzą tak naprawdę. Bo my jesteśmy tylko małymi pionkami, małymi obywatelami, którzy akurat nieszczęście, dla nieszczęścia państwa pewnie komfortu psychicznego się zrzeszyli w ramach jakiejś grupy i próbują po prostu walczyć o swoje gdzieś tam miejsce. I teraz jest albo po prostu pan zadeklaruje się, że w ciągu miesiąca zadzwoni sekretarka i się po prostu umówimy, albo po prostu nie będzie tego, po prostu taka jest sytuacja. Bo... Jakaś propozycja na prezydencie? Ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Musicie państwo także zrozumieć jedną rzecz, że ja, ale wiele osób, które są we władzach miejskich szeroko rozumiane, szuka kompromisu. Zostało powołanych między innymi do tego, żeby szukać kompromisu. Natomiast jeśli kompromis nie jest możliwy między różnymi grupami społecznymi, to musi to rozstrzygnąć. Tomasz Polak, obywatel. Być może kwestia bezpośredniego rozwiązania tego problemu, dla którego została zwołana ta debata, rzeczywiście w tym miejscu wiele więcej już nie można powiedzieć. Natomiast ta debata pokazała, co można w ogóle zrobić. Mianowicie rozmawiać w taki sposób, żeby skondensowane procedury i poglądy urzędników czy przedstawicieli miejskich nie przeszkadzały inicjatywom obywateli tego miasta. A taka jest konkretna sytuacja, dlatego jesteśmy w konflikcie w tej chwili. Są dwie strony niepotrzebnie zupełnie. To obywatele decydują o tym, czym to miasto jest. Obywatele wypowiadają się w głosowaniach, w wyborach, ale wypowiadają się i mają prawo się wypowiadać w każdej innej sytuacji także. I teraz sposób myślenia o tym, jak obywatele reprezentują swoje poglądy i dlaczego procedury mogą im uniemożliwić reprezentowanie tych poglądów, a niestety to uniemożliwiają, to jest podstawowa rzecz, o której powinniśmy długo rozmawiać. W tej debacie zapewne nie i w tej godzinie się wszystkiego nie da załatwić, ale tego w tej społeczności miejskiej brakuje bardzo.